Jeżeli zakładamy, że prowadzimy jakiś biznes i opieramy go o bieżące trendy, to oczywiście 100% gwarancji nigdy nie ma, ale jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ten biznes się nam powiedzie. Trendy są modą, inaczej mówiąc. Trendy są jak przypływ. Ja bardzo często używam tego porównania, bo przypływ jest czymś, co wszystkie statki na zatoce podnosi. Nie ma tak, że jeden zostaje gdzieś w dole, a reszta, prawda, leci. Te trendy w ostatnich kilku latach dość gruntownie się zmieniają. Można powiedzieć w ostatnich 10 latach. Zmieniają się, ponieważ zmienia się pokolenie. Jest pewna zmiana pokoleniowa, zmiana generacyjna. Poprzednie kilkadziesiąt lat trendy generowało pokolenie, które jest pokoleniem, powiedzmy, moich rodziców. Ja jestem rocznik 71, więc można powiedzieć, że należę jeszcze do pewnego wyżu demograficznego. Natomiast tak naprawdę olbrzymie trendy przez poprzednie 40-50 lat wygenerowało pokolenie, które urodziło się po II wojnie światowej. To są lata 40 parę do 60 kilka. To jest pokolenie, dzięki któremu powstały gigantyczne branże, choćby branża wellness, o której 20-30 lat temu w zasadzie nikt chyba nie słyszał. Cała suplementacja, wszystko, co jest z tą branżą związane, powstało jako odpowiedź na potrzeby tego pokolenia, które po prostu skończyło 50 i więcej lat i zmieniły się zupełnie priorytety. Już nie zabawki, już nie mieszkanie czy egzystencja, ale zdrowie się stało czymś cennym, o co trzeba było w zasadzie zadbać. Natomiast ostatnie 10 lat niesie ze sobą zupełnie inne zmiany. Szybkie, dynamiczne zmiany, które oparte są na trendach tworzonych przez młode pokolenie, przez pokolenie, które nie ukończyło dzisiaj 30 lat. Widzę takie osoby na sali, widzę też starsze osoby, które na pewno mają dzieci w tym wieku, albo nawet wnuki w tym wieku, prawda? Bo są takie osoby, które mają wnuki w tym wieku na sali też. To jest pokolenie, które bardzo łatwo rozpoznać. To pokolenie ma przyrośnięte palce do klawiatury. Dla nich internet jest czymś naturalnym. Nie wiedzą, jak jest bez internetu. Na dodatek to pokolenie jest olbrzymim pokoleniem. Większym dziś niż pokolenie baby boomersów, czyli to pokolenie, które się urodziło w dwudziestoleciu powojennym. Dużo większe. I z roku na rok ta różnica się zwiększa. To pokolenie ma zupełnie inne zwyczaje konsumenckie. Diametralnie się różni. Kto ma dzieci w wieku 15-30 lat w tym przedziale? Komputer? Non-stop. To jest pokolenie, które zmieniło też pewien trend komunikacyjny, który się zaczął w Polsce 20 kilka lat temu od telefonów komórkowych. Jeżeli pamiętacie pierwsze telefony komórkowe, to wyglądały jak damska torebka, prawda? Dzisiaj w zasadzie co piąta, szósta osoba ma smartfona. Za kilka lat nie będzie innych telefonów. To, co kilka lat temu wydawało nam się futurystyczne, to dziś jest rzeczywistością. Postęp technologiczny oraz dostęp do internetu coraz szerszej grupy społecznej jest niewiarygodnym narzędziem w rękach tego młodego pokolenia. Ten biznes, o którym dzisiaj Agnieszka Państwu powie, opiera się na dwóch trendach. Na trendzie komunikacyjnym, i to jest w zasadzie pewna rewolucja, która wewnątrz tego trendu się dzieje, rewolucja mediów społecznościowych, a drugim trendem jest handel internetowy. Kto z Państwa kupował coś 7-8 lat temu przez internet? Pionierzy zawsze byli. A dziś kto kupuje przez internet? Nie boimy się, że przyjdzie cegła zamiast książki, prawda? Już nie ma tej obawy. Można powiedzieć, że jeżeli to się w ten sposób zmienia, jesteśmy w Polsce, to można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju trend, prawda? Czyli to jest coś, co zyskuje na popularności w zasadzie cały czas. Jeżeli zostawimy rynek amerykański, który jest bardzo rozwiniętym rynkiem konsumenckim, z punktu widzenia świadomości konsumenckiej, popatrzymy tylko na Europę Zachodnią i za chwilę to, co tam jest, przyjdzie do nas, na przykład na społeczeństwo brytyjskie. To jest społeczeństwo, które jest dość przywiązane do tradycji, ale nowoczesne społeczeństwo. To społeczeństwo w ponad 50% kupuje dobra konsumenckie poprzez internet. To oznacza, że 10 lat wystarczyło handlowi internetowemu na to, żeby pokonać tradycyjną formę handlu. To jest fenomen. 5 lat temu mniej więcej w Polsce najbardziej popularnym takim sajtem, serwisem społecznościowym była Nasza Klasa. Nikt nie patrzy, ja nie notuję, kto miał profil na naszej klasie. Śmiało. Nawet jeżeli ktoś nie miał, wiedział, co to jest, prawda? 3-4 lata temu do Polski wszedł konkurent tego portalu o zasięgu globalnym i kompletnie zmienił świat. Facebook. Kto ma dziś profil na Facebooku?
Jeżeli ktoś nie ma, to instytucja, firma, bank, urząd, w którym pracuje, ma odnośnik do tego portalu społecznościowego. Media społecznościowe dawno nie są zabawą. To dawno przestało być tylko, że tak powiem, zabawą nastolatków, gdzie można grać, czy można czatować, czy wymieniać informacje. To jest w zasadzie pewnego rodzaju narzędzie do komunikacji. W ten sposób ta komunikacja cyfrowa się zmienia. To są dwa olbrzymie trendy, megatrendy, niewymyślone przeze mnie, przez firmę, o której tu będziemy mówić. To jest fakt. Facebook jest szczytem góry lodowej. Zaledwie. To jest gigantyczny serwis społecznościowy o zasięgu globalnym, natomiast są kraje, gdzie go nie ma. Na Facebooku jest miliard użytkowników. Ten miliard to jest rynek. To jest trzecie największe państwo na świecie, gdybyśmy zebrali tych użytkowników w jedno państwo. Chiny, Indie, Facebook, dopiero Stany Zjednoczone i Indonezja. Za ten rynek firmy zapłacą gigantyczne pieniądze, żeby wejść na ten rynek. Jeżeli macie profil na Facebooku, to doskonale wiecie, że w prawym dolnym rogu, tu w tej części mniej więcej, pojawiają się reklamy. Reklamy są dedykowane. Co innego widzę ja, co innego widzicie wy. Zależnie od tego, co zaznaczyliśmy w profilu i zależnie od tego, jakie strony internetowe przeglądamy, podsuwają nam pewne propozycje. Także panowie, uwaga, bo jak żona wejdzie na profil, to zobaczy, co tam jest. Jeżeli polecają coś, co nas interesuje, jest w zasięgu naszych możliwości, książka, film, cokolwiek innego, i wystarczy kliknąć, to kupujemy to. W ten sposób funkcjonuje handel internetowy poprzez powiązanie z mediami społecznościowymi. Natomiast to, co robi Facebook, umieszczając reklamy innych firm, to w porównaniu z tym, co my robimy, jest zabawą. Ten pomysł, o którym Agnieszka Państwu powie, jest pomysłem od początku zdefiniowanym biznesowo. To jest pomysł od początku pomyślany biznesowo. Historia Facebooka jest zupełnie inna. Ten portal powstał 10 lat temu po to, żeby porównywać dziewczyny na Harvardzie. Taka jest geneza tego serwisu społecznościowego. Nikt nie pomyślał wtedy, co może być z tego za 10 lat. Dziś Facebook się zbiera, prawda, do tego, dywersyfikuje przychody, bo 80% przychodów pochodzi z reklam, dywersyfikuje te przychody, szuka możliwości, bo inwestorzy tego wymagają. Ale mimo, że ma miliard użytkowników wchodzących dzień w dzień na ten serwis społecznościowy, nie jest w stanie powtórzyć pewnych elementów, przeskoczyć pewnych rzeczy. Bo nie da się wstecz, na przykład, łączyć użytkowników w jedną jakąś całość, hierarchię. Nie wiadomo, kto kogo na ten serwis społecznościowy zaprosił. To jest istotna różnica między Facebookiem a tym pomysłem, o którym my będziemy mówić. Kolejna rzecz, że tak naprawdę serwisy społecznościowe oferują nam profity emocjonalne. To jest fan, zabawa, kontakty. Nic innego na tych serwisach nie mamy. Niektórzy mówią, że to jest strata czasu. Prawda? Natomiast gdybyśmy, w cudzysłowie, tracąc ten czas, mogli jeszcze zarabiać, to jakby się ten pomysł Państwu podobał? Bardzo. No to o tym będziemy dziś mówić. Ja, że tak powiem, przestanę nawijać i poproszę Agnieszkę, żeby przeszła już konkretnie do strony, że tak powiem, technicznej.